Ponieważ za moment trzeba wracać do pracy, więc zapraszam Was na krótkie dzielenie się dzisiaj Słowem Bożym. Słowo, które jest niezwykle piękne, to słowo przecudnej urody, które pokazuje serca apostołów jak na dłoni otwartej. Tam jest wszystko wypisane, wszystkie ich emocje, wszystkie ich uczucia i myślę sobie, że jest to nasze serce. Jeśli Ewangelia ma być dobrą nowiną dla nas na dzisiaj, to myślę, że warto jest zobaczyć siebie w apostołach, którzy zadają to pytanie, kto z nas jest, czy kto jest największy w Królestwie Niebieskim? Kto będzie największy w Królestwie Niebieskim? Okazuje się, że uczniowie, którzy idą za Jezusem, niczego nie pojmują. Ale Słowo zaprasza nas, myślę, dzisiaj do tego, byśmy stali się na chwilę apostołami, byśmy znowu weszli w ich skórę, byśmy poczuli to, co oni czują, byśmy pozbyli się tej naszej ludzkiej hipokryzji, że my na pewno wiedzielibyśmy, kto jest największy w Królestwie Niebieskim. No jak to? Przecież na przykład święci polscy to są przodujący. Pewnie tak. W każdym razie zobaczymy. Okaże się w niebie. Natomiast nie chodzi o to pytanie, chodzi o to, żeby zobaczyć serca apostołów i to, co w tym sercu się dokonuje, a przy okazji zobaczyć, jak Pan Jezus, jak bardzo Pan Jezus kocha to serce, jak bardzo Pan Jezus wychodzi naprzeciw naszym sercom. Okazuje się, że apostołowie niczego nie rozumieją. To pytanie, kto będzie największy w Królestwie Niebieskim, jest pytaniem, przepraszam za sformułowanie, troszkę od czapy. Znaczy zdradza to, co jest w ich sercach, tak? To ludzkie spojrzenie na te wszystkie rzeczywistości, do których zaprasza ich Pan Jezus. Patrzą przez taki ludzki pryzmat, tak? Zdobywania Królestwa Niebieskiego. My naprawdę nie jesteśmy jakoś od tego wolni. My często myślimy sobie o Królestwie Bożym, o życiu wiecznym w kategorii zasług. Im więcej czegoś zrobię, im więcej dokonam, im bardziej będę tutaj święty, tym bardziej, no jak to Pan Bóg później mi tego nie da, to potem mi poskąpi, nie? Chcemy sobie zapracować, przy czym Królestwo Boże to jest pierwsza dobra nowina, która wypływa z tego słowa, jest absolutnie rzeczywistością daną za darmo. Jest rzeczywistością daną za darmo. Pan Jezus nie pokazuje instrukcji obsługi, co zrobić, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. On pokazuje dzisiaj postawę, jaką ma zająć nasze serce. Tą postawą ma być postawa serca dziecka. To jest niezwykły obraz, którym posługuje się Pan Jezus i to jest chyba jedyny, gdzie Pan Jezus tak naprawdę dokonuje taką rzecz szokującą, ponieważ do tej pory opowiadał o Królestwie Bożym apostołom w przypowieściach. Tym razem robi rzecz niezwykłą, przywołuje dziecko do siebie, nie? To jest słowo, które mi się od razu gdzieś rzuciło w oczy. Dlaczego? Dlatego, że apostołów przywoływał tak samo, kiedy ich powoływał, nie? Można by przypomnieć sobie ten moment, kiedy spojrzał na Piotra, na Szymona najpierw, tak? I potem go powołał. I potem po kolei, kiedy przywoływał ich do siebie, nie? Każde powołanie ma coś z tego momentu, kiedy Jezus przywoływał mnie do siebie, tak? Kiedy padło słowo, pójdź za mną i potem, nie? Przywołał do siebie. To jest niezwykle ważne, żeby zobaczyć siebie w tym dziecku. I kolejna bardzo ważna rzecz to jest taka, że przywołał do siebie, to znaczy też, że w nich odrodził te najpiękniejsze, pierwotne uczucia, które rodziły się, kiedy po raz pierwszy Pan Jezus spojrzał na nich z potężną miłością, nie? Kiedy ta potęga miłości ich miażdżyła. To jest bardzo ważne, nie? Żeby po raz kolejny Pan Jezus po jakimś czasie dzisiaj przywołuje, tak? Kiedy konfrontuje już Ewangelię z ich ludzkim jakimś takim spojrzeniem na to, co Pan Jezus do nich mówi, po prostu stawia przed nimi ten moment pierwotny, ten moment powołania i pokazuje, żeby ich zaszokować, pokazuje właśnie to w kontekście dziecka. To znaczy, to jest taki moment, w którym Pan Jezus jakby stawia ich przed lustrem. Tam jest napisane, że postawił to dziecko przed nimi, tak? Żeby zadać im to pytanie po tej drodze, którą już idziecie ze mną, nie? Po tym czasie, któryśmy razem spędzili. Ile w was jest z postawy tego dziecka, nie? Ile w was zostało z tej pierwotnej postawy, w której byliście gotowi poświęcić wszystko, nie? W której wasze serce pałało taką świeżością, takim pięknem, nie? Dopóki ten obraz nie będzie lustrem, to tak naprawdę niczego nie zrozumiemy z tej Ewangelii, nie? To jest bardzo ważne, by na początku sobie zobaczyć to, że Jezus stawia przed nami lustro i pyta się, na ile z ciebie, na ile w tobie pozostało z tego obrazu, tak? Z obrazu bycia dzieckiem, tak? Przyciągniętym do mnie miłością.
przyciągnąłem Cię miłością jako dziecko i byłeś gotowy zostawić wszystko, nie? To jest niesamowite. Jezus jest w tym bardzo piękny, niesamowity, nie? I dwie rzeczy, które jeszcze chcę powiedzieć do tego słowa, to jest taka, dlaczego dziecko? Dlaczego dziecko? Bo dziecko jest przede wszystkim darem Pana Boga, nie? Dziecko jest darem Boga i dziecko jest niesamowicie kochane. To znaczy, ten, kto jest przyciągnięty do Boga, ma czuć się jako ten, który jest niesamowicie kochany, nie? Który jest darem sam z siebie, który ma w sobie absolutną wartość. Czyli kiedy Pan Jezus stawia dziecko przed nimi, pokazuje, czy wy nie wiecie, że jesteście niesamowicie kochani? Nie. Jeśli przyjmiecie miłość Ojca, wszystko inne staje się absolutnie drugorzędne. Nie ma pojęcia czegoś takiego jak większy, mniejszy, lepszy, gorszy, piękniejszy, brzydszy. Tak? Nie ma czegoś takiego. Ja mam swoją wartość, nie, w oczach Boga i to sprawia, że wszystko inne staje się absolutnie drugorzędne. Tak? Jeśli tego nie zrozumiemy, to tak naprawdę nadaremno jest czytać jakikolwiek fragment Ewangelii, jakkolwiek Ewangelię, tak? Możemy potem odłożyć tę Ewangelię i ona będzie zawsze dla nas literą nieodkrytą, słowem, które będzie nas paraliżowało, nigdy niedostępną, nie? Słowem, które będzie nas gorszyło. Nie bez przypadku Pan Jezus tę Ewangelię kończy przypowieścią o owcy, żeby się nie dziwili, że jest gotów pasterz zostawić 99, a pójść szukać tej jednej jedynej, nie? Dla pasterza to jest zadanie głupie, ale dla Boga, który ma swoje dzieciątko, które niesamowicie umiłował i dla którego to dzieciątko jest niesamowitym darem, to już nie jest takie głupie i naiwne. Okazuje się, że to jest punkt wyjścia najpierw, tak? Stawia przed nimi dziecko po to, by pokazać, że kim są wobec Boga, jaką wartość mają dla Boga, tak? Ale oczywiście jest druga przestrzeń tego słowa i druga strona tego obrazu, to jest to, że dziecka nikt nie pyta o zdanie, nie, w sprawach dorosłych. To, że dziecka nikt nie pyta o zdanie w sprawach dorosłych, tak? Czyli w tej ludzkiej hierarchii dziecko tak naprawdę jest niewidoczne, tak? Jest niczym, nie jest brane pod uwagę. Znaczy, konsekwentnie, jeśli ja rozeznaję to, że jestem dzieckiem Boga, to tak naprawdę jakoś mnie to stawia w takim świetle, że ja nie muszę brać udziału, nie, w tej hierarchii tego świata, w wyścigach tego świata. Tak? Staję się w jakimś sensie niewolnikiem. No, tak jak dziecko staje się niewolnikiem, tak? Dziecko samo za siebie jeszcze nie może decydować. Decydują rodzice, decydują starsi, nie uczestniczy w hierarchii. I to jest niesamowicie ważne, nie? Że najpierw pokazuje, że dziecko jest obdarowane miłością, czyli staje się niewolnikiem miłości, tak? I to jest niesamowicie ważne, żeby zobaczyć siebie, że jestem niesamowicie kochanym przez Boga. Tak? I nie chcę być samemu mądrym, co się absolutnie jakoś nie mieści w naszym ludzkim rozumieniu. My chcemy być sami odpowiedzialni za nasze życie, nie? Ciągle. Wyprzedzać Pana Boga, tak? Chcemy odchodzić od Jezusa, albo inaczej, chcemy, żeby Jezus odbił się w naszym lustrze, tak jak my chcemy to widzieć, tak? Jest pytanie, na ile my odbijamy się dzisiaj w Jego lustrze, na ile jest w nas to postawa dziecięctwa Boga, tak? Na ile jest w nas postawa takiej wolności, że ja jeszcze nie rozumiem Królestwa Bożego? Apostołowie, do których mówi Jezus, przecież nie rozumieją Królestwa Bożego. No, w ogóle nie rozumieją Królestwa Bożego, tak? Okazuje się, że jest im dalej, tym jest gorzej z apostołami. No, gdyby Pan Jezus nie widział w nich swoich dzieci, których ukochał i których powołał, których umiłował, tak naprawdę mógłby sobie już dawno z nich zrezygnować, podziękować im, tak? Dać jakąś porządną odprawę i koniec, tak? Sprawa jest zamknięta. Nam się wydaje czasami, nie wiem, z mojego podwórka, tak, że w seminarium, po 6 latach seminarium, to wszystko powinni wiedzieć. No, ale może być taka sytuacja, że ksiądz po 40 latach bycia na parafii niewiele ma wspólnego z Ewangelią i że może nie wiedzieć, o co chodzi, biega w tej Ewangelii. On może biegać za Jezusem, tak jak apostołowie, ale niewiele wiedzieć, o co tam biega w tej Ewangelii, tak naprawdę, nie? I może tak naprawdę ciągle się z Ewangelią mijać, co nie znaczy, że Pan Jezus go powołał, nie? Że Pan Jezus go nie powołał, nie? Co nie znaczy, że Boża miłość go wybrała. I że ta Boża miłość go szuka, nie? Do tego, żeby najpierw stanął w takiej sytuacji, żeby siebie zobaczył jako mały, tak? Jako ten, który jest, przed którym Królestwo Boże jest wciąż tajemnicą. Królestwo Boże przed nami jest zawsze zakryte, nie? Zawsze zakryte, ale ono się w nas wypełnia. I to jest taka jedyna tajemnica w życiu, która im bardziej jest zakryta przed nami, tym bardziej się w nas spełnia.
To jest, po ludzku myślimy sobie, co on gada, tak? To jest coś absolutnie niezrozumiałego. Zrozumiałe jest tylko z perspektywy dziecka, nie? Zrozumiałe jest tylko z tej perspektywy, tak? Stać się jak dziecko, to znaczy pozwalać kształtować się całkowicie Bogu, nie? To znaczy pozwalać stwarzać się na nowo, żeby On ciągle lepił nas w swoich ramionach, nie? Żeby nas ciągle na nowo stwarzał. Tak jak Słowo Boże, które nas ciągle stwarza, tak? Porzućmy więc dzisiaj nasze ambicje, nie? Znaczenia bycia, chęci bycia kimś, tak? Znaczenia w tym świecie, tak? Nie wiem, jakkolwiek to zabrzmi, tak? Bycia kimś bardzo ważnym na świecie, tak? Zrezygnujmy dzisiaj z tej ambicji na rzecz tego, żeby stawać się dziećmi Bożymi, bo tak naprawdę szczęśliwymi są tylko ci, którzy są w ręku Boga. Wszystko inne staje się absolutnie nieważne. Na przyjęcie tej postawy dziecięstwa Bożego zechciejcie dzisiaj porzucić to, co światowe, to, co wielkie. Naprawdę, to prędzej czy później prowadzi do depresji duchowej. Przyjmijcie to, co Pan Bóg daje. Otwierajcie się każdego dnia na Jego Słowo. On was prowadzi jak ojciec za swoją rękę. Mówię to tylko dlatego, że sam tego doświadczam. Pomimo tego, że jestem ciemna masa i że niewiele rozumiem z Ewangelii i że to jest ciągle tajemnica przede mną jakoś zakryta. On mi ją coraz bardziej odsłania. Może poprzez to, że w mojej wielkiej słabości On staje się mocny. Wszystkim wam z serca błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrego dnia życzę.